aber derjenige, wer empfängt, ale jeśli ktoś je odbiera und zurückgibt, i oddaje, das ist der Gerechte, to jest sprawiedliwy, weiß, biały. Derjenige, der empfängt, ten ktoś, kto otrzymuje, alles für sich selbst hält, i wszystko dla samego siebie zabiera, das ist der Sünder, to jest grzesznik. Es ist so sehr wichtig, weiß zu sein. To jest takie ważne, żeby być białym. Und zurückzugeben. Oddawać. An Gott selbst. Bogu samemu. Und unserem Nächsten. I bliźnim. Eine Frage war eine Skizze. Proszono mnie, żebym zrobił szkic dotyczący eschatologii. Vielleicht wäre es gut, für alle Sicherheit noch eben zu lesen in Apostelgeschichte 1. Może dla wszelkiej pewności byłoby dobrze, żebyśmy jeszcze otworzyli Księgę Dziejów Apostolskich, przeczytali z rozdziału pierwszego. Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 8. Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wiersze 6 do 8. Polezn. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Gestern haben wir gelesen in 5. Mose 29, nicht? A wczoraj żeśmy czytali z 5. Księgi Mojżeszowej, no, z 29. wiersza, rozdziału. Da steht, dass die verborgenen Dinge sind für den Herrn, unseren Gott. 29. wiersz. Rzeczy tajemne należą Panu Bogu naszemu. Und die offenbarte Sachen sind für uns und unsere Kinder. A jawne nami, synom naszym. Auf dass unsere Neugier befriedigt werde. Pardon? Auf dass unsere Neugier befriedigt werde. W tym celu, żeby nasza ciekawość została zaspokojona. Nein. Nie. Auf dass wir die Worte dieses Gesetzes vollbringen. Synem naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego. Also es steht in der ganzen Bibel nicht ein Wort, unsere Neugier zu befriedigen. A więc w Piśmie Świętym nie ma ani jednego słowa, które byłoby przeznaczone w tym celu, aby naszą ciekawość zaspokoić. Der Mensch ist ein neugieriges Wesen. Człowiek jest istotą, która pragnie być, która pragnie zaspokajać swoją ciekawość. Selbst Nebukadnezar hat in seiner Zeit nachgedacht über die Zukunft. Nawet Nabukadnezar, żyjąc w swoich czasach, rozmyślał troszkę o przyszłości. Ich weiß nicht, ob Polen auch so ist, aber in Holland in fast jedes Blatt hat man jetzt Horoskopen. Nie wiem, czy tak jest w Polsce, ale jeśli chodzi o Holandię, to prawie każdy dziennik, każdy tygodnik zawiera drukowane horoskopy. Mensch will so gerne wissen, was die Zukunft geben werde. Ludzie tak chętnie chcą wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości. Und Jesus hat in Apostelgeschichte 1 ganz deutlich gesagt. A Pan Jezus Chrystus powiedział, i to jest zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich w pierwszym rozdziale, dass wir also nicht aus Neugier das studieren dürfen. Że myśmy nie powinni tego studiować z powodu ciekawości. Gott hat uns manches offenbart über die Zukunft. Bóg nam objawił przyszłość. Aber es ist immer dazu, dass wir uns darauf einstellen, vorbereiten können. Ale to objawienie Boże dotyczące nawet przyszłości dokonane jest przez Boga w tym celu, żebyśmy się mogli przygotowywać. Die Kinder spielen manchmal, ich denke hier auch, mit also ein Bild, das wird ein Stückchen genommen, man muss all die Stückchen zusammenpassen, dann hat man das ganze Bild. Dzieci bardzo chętnie bawią się takimi układankami albo takimi różnymi łamigłówkami. Gra składa się z poszczególnych części elementów i cała zabawa polega na tym, że trzeba pewien obraz cały ułożyć z poszczególnych małych cząstek. Und so gibt es Menschen, die nehmen ein paar Stückchen aus Daniel, ein paar Stückchen aus Matthäus 24, ein paar Stückchen aus Offenbarung und versuchen ein ganzes Bild zu kriegen.
I są też ludzie, którzy powiedzmy w ten sposób, w ten sam sposób postępują. Biorą fragmencik z Księgi Daniela, biorą część Mateusza 24, biorą fragmenty objawienia świętego Jana i chcą sobie stworzyć pewien całościowy obraz. Aber fast immer kommt man ein Stückchen zu kurz. Ale prawie zawsze te wszystkie fragmenty nie oddają całości. Oder man hat ein Stückchen übrig, man weiß nicht, was hin muss. Albo tak jak w tej układance, brakuje czegoś do obrazu, albo jak czasem bywa w układance, że coś się pomyli, że zostanie nam kawałek za dużo, obraz się ułożył i jeszcze nam zostało. Ich glaube, es ist gut, wenn wir nehmen, was die Heilige Schrift sagt. Ja sądzę, że dobrze będzie, jeśli przyjmiemy to tylko, co Pismo Święte mówi. Und auch nicht weitergehen. I żebyśmy nie posuwali się dalej za Pismo Święte. Vielleicht habt ihr gehört, dass es hier und da ein bisschen Unterschied gibt, also in die Zukunftserwartung. Być możeście już słyszeli, czy wiecie na ten temat, że bywają różnice zdań co do tego oczekiwania przyszłości. Ludzie haben sich manchmal darüber gestritten. Czasami nawet bracia kłócą się na temat przyszłości. Aber sehr oft ist es so, dass man etwas in Gottes Wort hineinliest, was nicht da steht. Ale bardzo często tak się dzieje, że w Słowie Bożym ktoś się doczyta czegoś, co wcale nie jest napisane. Es gibt gewisse Sachen, davon die Menschen überzeugt sind, dass das ist die Wahrheit. Są pewne rzeczy, co do których ludzie są nawet zupełnie przekonani, że to jest prawda. Ich bin selbst auch erzogen worden in Kreisen, der man sehr viel, also die Heilige Schrift studiert hat, über die Zukunft. Ja również wychowałem się w takich kołach chrześcijańskich, w których bardzo intensywnie studiowano Pismo Święte, żeby móc właśnie lepiej rozumieć i znać te sprawy dotyczące przyszłości. Ich habe auch manche Sachen geglaubt. Wierzyłem również w niektóre sprawy i rzeczy. Bis das sich nirgendwo in der Bibel befinden können. Nawet w takie, których właściwie nie mogłem później znaleźć w Biblii. Also es handelt sich um die Prinzipien. A więc chodzi o podstawy, o te główne zasady. Zum Beispiel, dass wir gerufen sind, wenn wir überwinden, in der Zukunft mit Christus zu herrschen. Na przykład, jedna z tych zasad jest taka, że jeśli zwyciężymy, staniemy się zwycięzcami, będziemy w przyszłości wespół z Chrystusem królowali. Wir können uns da nicht völlig eine Vorstellung von machen. Możemy, być może z trudnością możemy tylko spróbować wyrazić, jaka jest treść tego wiersza, że w przyszłości, kiedy zwyciężymy, będziemy w przyszłości, kiedy z Chrystusem królowali. Die Menschen von 100 Jahren zurück können sich auch keine Vorstellung machen vom Verkehr, Flugzeuge, Autos und so weiter. Ludzie żyjący setki lat przed nami z trudnością by sobie mogli tylko wyobrazić czasy te, w których my żyjemy, czasy, prawda, na naszych oczach mamy auta, samoloty latają, ruch jest ożywiony i tak dalej. Das ist nur 100 Jahre Unterschied. A różnica między naszymi czasami, a powiedzmy ludźmi sprzed 200 czy 300 lat, to jest niewielka różnica w czasie w gruncie rzeczy. Und das ist im selben Zeitalter. Przecież to się odbywa właściwie w tym samym okresie czasu, w tej samej epoce. Wenn Jesus kommt, kriegen wir ein neues Zeitalter. A kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, rozpocznie się w ogóle nowa epoka. Ist der Gedanke von Aion, Aionen bekannt hier, ja? Czy jest tutaj wam znana myśl o tym, że powiedzmy, ta rzeczywistość nasza składa się z pewnych eonów? Ja. Nie. Also wenn man das Buch der Offenbarung liest. Kiedy więc czytamy Księgę Objawienia? Es fängt an mit die Offenbarung Jesu Christi. To rozpoczyna się ta księga od słów, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Wenn man die Offenbarung liest, kiedy czytasz Księgę Objawienia, was wird geschehen? I co to się będzie stawać i dziać i co się zdarzy? Weißt du, wie viele Auslegungen das Buch der Offenbarung hat? To wiecie, ile jest możliwych wykładów czy komentarzy do przy takim czytaniu Księgi Objawienia? Wiecie ile? 666. 666. To jest ilość możliwych wykładów. Und manche Leute haben zu mir gesagt, ja, ich verstehe nichts davon. I większość ludzi, których spotkałem, czytając objawienie, powiadają, ja z tego wiele nie rozumiem, albo nic. Es Buch heißt nicht die Offenbarung der Zukunft, es heißt die Offenbarung Jesu Christi. Ta księga nie nazywa się objawieniem przyszłości.
Tylko ona nazywa się objawieniem Jezusa Chrystusa. Und wenn wir die Offenbarung liest, i kiedy czytamy Księgę Objawienia, um mehr von Jesus zu sehen, aby móc więcej znać, rozumieć, widzieć z Jezusa, bekommen ganz bestimmt einen großen Segen. To z całą pewnością odbierzemy wielkie błogosławieństwo. Vielleicht könnten wir das jetzt machen, einen kurzen Überblick über das Buch der Offenbarung. Być może warto by było, żebyśmy teraz zrobili taki króciutki przegląd Księgi Objawienia. Oder haben wir das vorher schon gemacht? Glaube nicht, nein? Nein, nie, glaube nicht. Nein. Kapitel 1. Weźmy Objawienie, pierwszy rozdział. Gibt uns eine wunderbare Offenbarung der Person Christi. Ten pierwszy rozdział Objawienia przedstawia nam w sposób cudowny, objawia postać Pana Jezusa Chrystusa. Vielleicht sagen wir das Wort zu der König. Das ist Kapitel 1. To jest rozdział pierwszy. In Kapitel 4 kann auch so da nein, noch nicht. Ich aber, ja. In Kapitel 4 fängt der prophetische Teil an. Rozpoczyna się prorocka część Księgi. Dazwischen haben die sieben Briefe an die sieben Gemeinden. A między pierwszym i czwartym rozdziałem mamy siedem listów do siedmiu zborów. Ich habe vor langer Zeit ja in meinen Gedanken ein bisschen Schwierigkeiten mit gehabt. Przed wieloma laty, myśląc o tym, właściwie miałem pewne trudności w tym myśleniu o tej księdze. Warum müssen diese sieben Briefe dazwischen kommen? Dlaczego tam występuje tych siedem listów? Das Buch der Offenbarung ist doch ein Buch über die Zukunft. Przecież Księga Objawienia to jest księga na temat przyszłości. Die sieben Briefe handeln sich über die Lage in diesen sieben Gemeinden. A siedem listów po prostu przedstawia sytuację, w której się znalazło jakichś siedem zborów. Irgendwo habe ich das Gefühl gehabt, das stimmt nicht ganz. W ogóle miałem takie odczucie, że coś tutaj się nie, jakoś nie zgadza. Coś tu jest takiego nie tak, jak należy. Man hätte von diesen sieben Briefen besser ein anderes Buch schreiben können. Myślałem, że byłoby dobrze, gdyby tych siedem listów znalazło się w jakiejś innej księdze Biblii. Aber auf einmal wurde es mir klar. Ale z czasem stało mi się to jasne. Kapitel 1, rozdział pierwszy, handelt sich über den König. Mówi o królu. I Kapitel 2, rozdział drugi, und 3, i trzeci, handelt sich über die Königin in Vorbereitung. Mówi o królowej, która się przygotowuje. Królowa stadium przygotowywania się. Przygotowywania się. Pierwotna wspomnienie. Dann sieht man einen Zusammenhang, nicht? To wtedy już widzimy łączność między tymi rozdziałami, prawda? Der König, mamy króla, aber dann auch die Königin muss also vorbereitet werden für ihn. Ale dalej rozumiemy, że królowa, która jest jego królową, musi się przygotować do pełnienia swej funkcji. Dann gibt's die Kapitel 4 und 5. Dalej mamy rozdział 4 i 5. Und da bekommt also Kapitel 4 fängt an mit ein Tür geöffnet im Himmel. W czwartym rozdziale on się tak rozpoczyna, że są otwarte drzwi w niebiosach. Man kann es so sagen, można to tak przedstawić. Ein Blick in den Thronsaal, że to jest rzut oka do sali tronowej. Man kann auch sagen, ale można też powiedzieć, ein Blick auf das Endziel, że to jest rzut oka na koniec wszystkich rzeczy. Denn Kapitel 5 geht ganz zum Ende. Ponieważ rozdział piąty odnosi się właśnie do tych rzeczy końcowych. Schau mal in weźmy Kapitel 5, Vers 13. Weźmy rozdział 5, wiersz 13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło. Ja. Ist das bis zu Ende, ja? Ich habe 13 nur zu Ende gelesen. Ach so. Ja, ist gut. Also das Buch der Offenbarung ist nicht nur für 1975 geschrieben.
A więc Księga Objawienia Świętego Jana nie jest księgą napisaną na rok 1975. Es ist geschrieben für die Gemeinde durch alle Zeiten hin. To jest księga przeznaczona dla zboru Chrystusowego żyjącego w ogóle w czasie. Nun hätte Offenbarung so geschrieben sein können. Gdyby Księga Objawienia Świętego Jana tak została napisana, es hätte anfangen können mit, sagen wir, die römische Verfolgungen, że mogłaby się zacząć, powiedzmy, od okresu prześladowań chrześcijan w Rzymie. Man hätte schreiben können über all die Schwierigkeiten, die Gerichte Gottes welche kommen. I można byłoby dalej opisać wszelkie trudności i wszelkie sądy Boże, jakie przyjdą. Und ganz am Ende, a zupełnie na końcu, hätte man zeigen können, ja, aber Jesus wird doch siegen. Można byłoby to ukazać, że Pan Jezus Chrystus jednakże odniesie zwycięstwo końcowe. Aber die meisten Menschen würden das Ende nicht erreicht haben. Ale sie würden vor einem Herzinfarkt gehabt haben. Ale większość ludzi by się może do tego nie doczytało, nie doczekało tego i nim by to zrozumieli, poznali, to by swoje serce zamknęli. Viele Menschen kriegen doch Angst, wenn sie Offenbarung lesen. Wiele ludzi stracha, Moira dostaje, jak zaczyna czytać Księgę Objawienia Świętego Jana. Aber das ist so wunderbar. Ale to jest cudowne. Das schon im Anfang. Że już na samym początku. In Kapitel 4 und 5. W rozdziale 4 i 5. Den Endsieg gezeigt wird. Ukazany jest koniec wszystkich rzeczy. Also, vielleicht können wir so machen, Blick auf den Endsieg. Może Endsieg, ja? Ja. Nazwiemy może te rozdziały rzut oka. Es ist ein Blick in den Thronsaal auch. Oka na salę tronową. Na salę tronową. I jednocześnie rzut oka. Rzut oka na ostateczne zwycięstwo Pana. Czy wizja może, jednocześnie wizja ostatecznego zwycięstwa Pana. Vision des Endsieges, ja? Ja, wizja ostatecznego zwycięstwa Pana. Pana. Also, wenn Schwierigkeiten kommen, a więc kiedy trudności przychodzą, man weiß nicht voraus, wie es ausgehen wird, to na początku tych trudności nie wiemy, jak się to skończy. Hat man Angst. Człowiek przeżywa strach. Aber wenn man das Endziel schon gesehen hat, ale kiedy przeżywa trudności, ale widzi koniec tej sprawy, es kommt ein Krieg, powiedzmy, wojna przychodzi, und man weiß von vornherein, wir werden gewinnen, i my już od początku wojny wiemy, że my zwyciężymy, steht man ganz anders dagegenüber. To zupełnie inną pozycję wtedy zajmujemy. Und es ist Gottes Gnade, dass anfängt, erst das Endziel zu zeigen. I to jest Boża łaska, że na samym początku, przed tymi wszystkimi trudnościami, nim się one zaczną, Bóg już ukazuje ostateczne swoje zwycięstwo. Alle Geschöpfe im Himmel, wszystkie stworzenia na niebie, na ziemi, unter der Erde, pod ziemią, in der Meer, w morzu, alles, wszystko, co w nich jest. Alles hört ich Gott loben und preisen. Wszystko chwali, czci i wielbi Boga. Und wenn man sicher ist vom Ende, i kiedy człowiek jest pewny tego końca, które, na którym, kiedy Bóg odniesie zwycięstwo, kann man viel ruhiger das lesen, was dazwischen steht. To już można dużo spokojniej czytać to wszystko, co jest dalej napisane. Nun, ich kann sagen, ich gehe zum Bahnhof. Ja mogę tak powiedzieć, udaję się na dworzec. Das war mein Endziel, zum Bahnhof. To jest mój, to jest moje działanie końcowe, pójść na dworzec. Ich bin das Geschäft passiert. Przechodziłem obok jakiegoś sklepu. Jeden bank passiert. Gdzieś po drodze był bank. Jeden hotel passiert. Gdzieś jeszcze dalej był hotel. So auch in Offenbarung. I to samo w objawieniu Świętego Jana. Es geht zum Endziel. Ukazany jest koniec wszystkich rzeczy. Und nachher wird gesagt, was man unterwegs alles passiert hat. A potem jest napisane, co po drodze się zdarzy. Zum Beispiel, es wird gesprochen von der Herrlichkeit von Babylon. Jest na przykład napisane o tej chwale, czy o potędze Babilonu. Aber das erste Mal, dass Babylon erwähnt wird, ale po raz pierwszy, kiedy Babilon jest w ogóle wymieniony, ist der Untergang von Babylon.
to jest, a to najważniejsze, co jest powiedziane o Babilonie, to jest mowa o upadku Babilonu. Erst als man weiß, Babylon geht hinunter, dann sieht man, was Babylon sein wird. A więc najpierw jest powiedziane, że Babilon upadnie, skończy się, a dopiero potem jest pokazane, czym jest Babilon. Vielleicht noch eben diese Bemerkung über Babylon und das neue Jerusalem. Może jeszcze taką uwagę, takie rozróżnienie byśmy zrobili między Babilonem a Nową Jerozolimą. Der Engel sagt zu Johannes, ich werde dir zeigen, dass die, die Braut des Lammes... Pani opowiada do Jana, że ja ci ukażę teraz zbór, oblubienicę barankową. Habt ihr bemerkt, von woher Johannes... duchowego Bożego objawienia. Die Gemeinde Christi kann man nur verstehen von einem hohen Berg ab. Zbór Chrystusowy można tylko wtedy rozumieć, kiedy jest się na wysokiej górze Bożego objawienia. Ich habe früher gedacht, ja kiedyś myślałem, die Gemeinde war im Alten Bund also ein Geheimnis. Ja myślałem, że zbór Kościół w Starym Testamencie był zakryty, był tajemnicą. Christus hat dem Paulus eine Offenbarung der Gemeinde gegeben. I Pan Jezus Chrystus dał Pawłowi objawienie zboru, Kościoła. Jetzt ist kein Geheimnis mehr. A więc to już nie jest więcej tajemnica. Doch. A jednakże? Die Gemeinde ist heutzutage ebenso gut ein Geheimnis wie vorher. Ale i w dzisiejszych czasach zbór tak samo jest tajemnicą, tak jak był tajemnicą w dawniejszych czasach. Wir können Christus nur kennen durch Offenbarung des Heiligen Geistes. My tylko Chrystusa możemy poznać przez objawienie Ducha Świętego. Wir können die Gemeinde nur kennen durch Offenbarung des Heiligen Geistes. I zbór Chrystusowy możemy poznawać tylko przez objawienie Ducha Świętego. Jemand kann alles lesen, was im Neuen Testament über den Leib Christi steht. Ktoś może czytać wszystkie miejsca nowotestamentowe odnoszące się do ciała Pana Jezusa Chrystusa. Kann ganze Bücher darüber schreiben. I może wiele książek na ten temat napisać. Ohne etwas davon gesehen zu haben. I może nic z tego nie zobaczyć, to znaczy w istocie nie zrozumieć i nie poznać. Also, um das neue Jerusalem zu sehen, wurde Johannes auf einen hohen Berg gebracht. A więc, aby móc zrozumieć coś i poznać coś z tego, czym jest Nowa Jerozolima, musiał być Jan wprowadzony na wysoką górę, a więc musiał mieć Boże objawienie. Aber ein Engel hat auch Babylon gezeigt. Ale anioł ukazał mu również Babylon. Und von woher hat er Babylon gesehen? I z jakiego miejsca, z jakiego punktu widział Jan Babylon? Czy wie ktoś może? Otwórzmy 17 rozdział objawienia. Od wiersz 1 i 2. Wiersz pierwszy i drugi. Koleżanki. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz. I tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Traje. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. Aha. Ty wyszta. Und wyszłaś. A więc na pustyni. Also, Jerusalem gesehen von hohem Berg. A więc wizja Jerozolimy jest możliwa tylko z wysokiej góry. Babylon, a Babylon von der Wüste heraus. Widzi się z pustyni. Fühlt ihr den Unterschied? Widzicie tę różnicę. Obwohl Babylon ist auch ein Geheimnis. Wprawdzie i Babylon też jest tajemnicą. Da steht in Vers 5, steht in Vers 7 das Wort Geheimnis. Tutaj w wierszu 5 i 7 jest mowa o tajemniczym znaczeniu Babylonu. Denn es gibt auch richtig Gotteskind, sind in Babylon und wissen es nicht. I jest wiele uczciwych dzieci Bożych, które są w Babilonie i nie wiedzą o tym. Gut. Also, Kapitel 4 und 5, dann können rozdział wir 4 i 5 mamy. Sagen, Kapitel 6, machen wir großen Sprung, bis 18. I później mamy rozdział 6 i aż do 18 musimy taki tygrysi skok wykonać. Es steht nur sehr viel da. Tam jest bardzo dużo rzeczy opisanych. Aber wir uns kurz fassen. Ale musimy to krótko ująć, tak skomprymować. Man kann es beschreiben in einem Wort. Można to jednym słowem napisać. Wojna. Wojna. Ja, vielleicht, dass wir das beschreiben. Wojna, ja. Ja. Also, in Offenbarung wird ein staatliche Macht beschrieben als ein Tier.
W objawieniu świętego Jana moc, władza państwowa jest porównana z mocą zwierzęcia. Das antichristliche Reich ist ein Tier. I królestwo antychrystusowe jest jak zwierzę. Eine Frau Bild ist ein Bild von einer religiösen Bewegung. A kobieta, kobieta przedstawiona w objawieniu Jana jest znowu obrazem mocy władzy religijnej. Also wir lesen von Frau auf einem Tier. A więc czytamy o kobiecie będącej na zwierzęciu. Das ist eine Kirche getragen durch eine staatliche Macht. A więc to jest kościół, który, który podtrzymywany jest przez moc państwa. Und so in Kapitel 5 bis 18. Tak więc w rozdziałach od 5 do 18. Da haben wir den Kampf. Mamy wojnę. Zwischen Reich Gottes und Reich des Satans. Między Królestwem Bożym i Królestwem Szatana. Zwischen Jerusalem und Babylon. Między Jerozolimą a Babilonem. Ten kapitel 19. Rozdział 19. Rozdział 19. Da hat man das können wir so sagen, König und Königin vereinigt. Tutaj możemy taki tytuł dać. Lesen wir die Versen 19, 6 bis 6 bis 8. Ja. Rozdział 19 i czytamy wiersze 6, 7 i 8. Poleźnie. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. In Kapitel 1 und 2 und 3 w rozdziale 1, 2 i 3 hat der König und die Königin Vorbereitung. Mamy króla i królową, która jest w stadium przygotowawczym. In Kapitel 19 haben wir König und Königin vereint. A w rozdziale 19 mamy króla i królowę, królową zjednoczoną. Król i królowa jednoczą się. Jednoczą się. Łączą się. Łączą się. In Kapitel 20 w rozdziale 20 haben wir das tausendjährige Reich. Mamy tysiącletnie królestwo. Das können wir anders sagen. Ich weiß nicht, ob das ehrfürchtig ist, sozusagen. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, kiedy tak powiem, tak jak chcę powiedzieć. Aber in Kapitel 19 haben wir die Hochzeit. W rozdziale 19 mamy ślub. Und in Kapitel 20 haben wir die Hochzeitsreise. Oder was ist das Wort? Fritte Woche. Kann man sagen, Fritte Woche auf Polnisch, ja? Ja? W rozdziale 19 mamy ślub, a w rozdziale 20 mamy podróż poślubną, a właściwie miesiąc miodowy. Ja, was machen viele Menschen, wenn sie Roman lesen? Co większość ludzi robi, kiedy książki, powieści czyta? Sie lesen ein paar Seiten vorne. Czytają kilka stron na początku. Und dann schauen sie schnell am Ende, ob sie einander kriegen. Ja, i czytają na końcu parę stron, czy ci bohaterowie pożenią się, czy nie. No, die Bibel endet damit, dass sie einander kriegen. I Biblia kończy się w taki sam sposób, że oni się ożenią. Wunderbare Roman. Cudowna powieść. Ja. Romans. Hmm. Ja. Also, Kapitel 20 ist, ja, Fritte Woche, ich weiß nicht, wie der Pony sagt. Miesiąc miodowy. Hmm? Miesiąc miodowy. Ja. Königsmonat. 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 Ach so, ja. Ja, das kann man sagen, ja. In Englisch, was ist die Honeymoon, sagt man in Englisch, ja? Ja. Hochzeitsreise auch? Nein, das war nicht, das ist keine Reise, es ist mehr... Miesiąc poślubny.
miesiąc po ślubie. Czy jak się to mówi? Miodowy miesiąc. Miodowy miesiąc. Miodowy miesiąc. Und, und Kapitel 21 und 22 zusammenherrschend. Rozdział 21, 22. Und Kapitel współrządy, czy wspólne panowanie. Und Kapitel 22 sagt auch herrschend, herrschend bis in alle Ewigkeit. Współpanowanie. Panowanie, a 22 współpanowanie na wieki. Współpanowanie na wieki. Ist das eine Hilfe, um das Buch Offenbaren zu lesen? Czy to jest pomoc do przeczytania Księgi Objawienia Świętego Jana? No. Ja? Man sieht, tak? Central steht der König. Widzimy, że w centrum tej księgi znajduje się król. Und König und Königin. I król i królowa. Ja. Darum handelt sich. I to jest treść tej księgi. Und das Reich natürlich. I oczywiście królestwo. Es handelt sich um drei Sachen. Tutaj chodzi więc o trzy rzeczy, trzy sprawy. König. O króla. Königin. Królową. Und Königreich. I królestwo. Was ist das? Wszystko. Ja. Jetzt ist zwei Uhr geworden. Ja, es ist zwei Uhr geworden.